Polacy zostawiają swoje auta na przyblokowych parkingach, w garażach i ruszają w miasto na piechotę lub miejską komunikacją. Również w Stalowej Woli odbył się Miejski Dzień bez samochodu. Na mieszkańców naszego miasta czekało dziś mnóstwo atrakcji. Szczególnie dużo radości miały dzieciaki, ale i prezydent Stalowej Woli i przewodniczący Rady Miasta Rafał Weber nie odmówili sobie tej przyjemności i nie omieszkali spróbować swych sił w miasteczku rowerowym. Chcemy promować i komunikację miejską, i alternatywne metody poruszania się po mieście, czyli rowerem na rolkach, generalnie proekologiczne poruszanie się po Stalowej Woli. Myślę, że w naszym mieście samochodów jest bardzo dużo i każdy samochód, który zostaje na parkingu albo w garażu, a właściciel korzysta z miejskiej komunikacji albo na przykład z roweru, dojeżdżając do pracy czy do szkoły, jest na plus naszemu środowisku. We wtorek na placu Piłsudskiego przed Miejskim Domem Kultury pojawiło się mobilne miasteczko ruchu drogowego, które było ogromną atrakcją dla dzieci. Obok niego stanął rowerowy tor przeszkód. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu przeprowadził konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci miały do pokonania rowerowy tor przeszkód połączony ze sprawnościową jazdą, mający na celu doskonalenie techniki jazdy rowerem. Każdy uczestnik otrzymał kamizelkę odblaskową oraz odblask na rękę. Demonstracji, w jaki sposób należy w sposób bezbłędny pokonać tor, dokonał sam wicedyrektor WORD-u Rafał Weber. Jak się okazało, dzieciaki nie miały żadnych problemów z poruszaniem się po torze. Różnice w przejazdach były minimalne. Dla najlepszych WORD przygotował atrakcyjne nagrody. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie tylko weryfikuje tych, którzy starają się o prawo jazdy, nie tylko egzaminujemy na prawo jazdy, ale również promujemy bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jest to nasza aktywność, na którą bardzo mocno stawiamy. Chcemy, aby niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi i rowerzyści, mieli jak największą świadomość swoich praw, ale też swoich obowiązków. Przypominam pieszym, że jest obowiązek poruszania się w elementach odblaskowych od zmroku do świtu w terenie niezabudowanym, tam gdzie nie ma chodnika. Tak samo ten sam obowiązek dotyczy rowerzystów. Szczególnie mocno i aktywnie działamy w mniejszych miejscowościach, na wioskach, tam gdzie nie ma chodników. Tam, gdzie po prostu poruszanie się pieszych i rowerzystów jest bardzo utrudnione. Przynosi to wymierne efekty. Ze statystyk wynika, że tych wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów z winy tych uczestników ruchu drogowego jest coraz mniej i z tego się bardzo cieszymy. Podczas Miejskiego Dnia bez samochodu odbywały się również prelekcje dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. Przed MDK znajdowało się dziś kilka różnych stoisk. W jednym z nich można było dowiedzieć się, jak skutecznie konserwować swój rower. W kolejnym na dzieciaki czekały gry i zabawy, zajęcia plastyczne przygotowane przez pracowników Miejskiego Domu Kultury. W stoisku medycznym zorganizowanym przez Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli można było zmierzyć sobie ciśnienie i zbadać poziom cukru we krwi. Odbywały się również pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej. Miejski Dzień bez samochodu to również dzień, w którym promowane jest korzystanie z komunikacji miejskiej. We wtorek można było jeździć autobusami ZMKS-u za darmo. Przed MDK pojawił się również z tej okazji autobus z Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej, w którym można było zobaczyć film instruktażowy na temat bezpiecznego korzystania z pojazdu. Większość dzieci interesowała przede wszystkim kabina kierowcy i urządzenia tam się znajdujące. Nie na co dzień też jest okazja, żeby usiąść za kierownicą na fotelu kierowcy i zobaczyć, jak wygląda świat z tej perspektywy. Dzisiaj zachęcamy wszystkich do tego, żeby w tym dniu bez samochodu, aby korzystać ze wszystkich innych środków transportu, nie tylko samochodu, również naszej komunikacji miejskiej, dlatego dzisiaj we wszystkich naszych autobusach, na wszystkich kursach są bezpłatne przejazdy autobusami, ale również przy okazji prowadzimy edukację przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Ja cieszę się, że pierwszy raz tutaj w Stalowej Woli gościmy to mobilne miasteczko ruchu drogowego. Ona pokazuje, jak ważnym elementem i edukacyjnym, ale po części rozrywkowym jest taki plac i będziemy chcieli na pewno, aby takie miejsce pojawiło się na stałe w Stalowej Woli, aby właśnie edukować, ale również zachęcać do dobrej nauki jazdy na rowerze, bezpiecznych zachowań na drodze.
Miasto chce wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w związku z tym władze mają konkretne plany. W najbliższym czasie planujemy kolejne inwestycje, zakup nowych autobusów, tak aby nasza komunikacja miejska była nowoczesna, ale również tania, czyli żeby kursy, które będą realizowane na terenie miasta czy poza miastem, żeby były jeździły jak najczęściej. W przyszłym roku planujemy zakup 5 autobusów, w tym 3 małe autobusy, 2 większe, tak aby również ekonomia tych kursów była jak najlepsza. Planujemy nową taryfę, już w najbliższym czasie przedstawimy nowe ulgi, nowe zasady korzystania z komunikacji miejskiej, tak aby ona była przede wszystkim bardziej przyjazna, ale również aby miała jak najlepszy efekt taki transportowy na terenie miasta i całego regionu.